Siema, siema widzu, witam ciebie w tym pięknym dniu, ale połączyłem Zebo i Marcina Mazura, co nie? Chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać o YouTube Shorts. YouTube Shorts to format wprowadzony przez YouTube'a jakiś rok temu, prawdopodobnie po to, żeby trochę uszczknąć tego marketu, na który w tym momencie absolutną wyłączność miał TikTok. YouTube Shorts to po prostu pionowe, krótkie filmiki, które można sobie scrollować jak na TikToku, wyświetlają się na kanale razem z innymi filmami, ale jest cała osobna sekcja Shorts, gdzie masz tylko Shortsy, tam też te Shortsy dostajesz jakby z różnych miejsc, nie tylko z tych kanałów, które subskrybujesz. Więc, no, again, trochę jak TikTok, który po prostu kartę dla ciebie buduje na podstawie tego, co ty tam sobie jakoś algorytmicznie budujesz. Tak czy inaczej, format YouTube Shorts dał miejsce na YouTubie wielu twórcom, którzy wcześniej tego miejsca zagrać nie mogli. TikTokerom, jakimś ludziom, którzy bardziej tworzą content krótki, taki bardzo intensywny, ale bardzo skrócony. YouTube Shorts jest monetyzowany, YouTube pracuje nad tym, żeby to dopracować. No jest to ogólnie jedna wielka próba uszczęcia tego rynku, który w tym momencie TikTok absolutnie opanowuje. Czy to wyszło? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mam wrażenie, że TikTok dalej dominuje, dalej jest platformą, na której łatwiej, szybciej i wygodniej można oglądać i tworzyć tego typu materiały. A YouTube Shorts stał się tak naprawdę takim jakimś kanałem do re-uploadów rzeczy z TikToka, tego najwięcej widzę. Oczywiście są twórcy, którzy faktycznie tworzą te Shorts, no i chwała im, ale tak ogółem YouTube dalej moim zdaniem pozostaje głównie YouTubem, takim, patrzymy na filmy, które mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a jednak TikTok lepiej sobie radzi w tym short format. Niestety, powstanie YouTube Shorts dało też pole do popisu twórcom, których moralność jest nieco pokrętna. Tak jak lata temu Gargamel w swoich filmach krytykował ludzi, którzy po prostu kradną content na przykład z jakiejś strony internetowej, czytają go i wrzucają na YouTube jako swój film, ludzie na YouTube Shorts idą o krok dalej. I ostatnio na stronie Odkrywaj właśnie znalazłem taki kanał. Jabkoman. Czym jest kanał Jabkoman? W opisie znajdziemy informację o tym, że na moim kanale na pewno znajdziesz Rodzinka.pl i inne filmy. To znaczy, że odcinki Rodzinki.pl czy może, nie wiem, aktorów związanych gdzieś do kaloryfera w twoim domu. Mam nadzieję, że strzelisz ten magiczny czerwony guziczek subskrybuj i zostaniesz na dłużej. Z widzami gram, rozmawiam na Discordzie, to wszystko zostaw suba, współpraca. Okej, czyli apparently jakieś filmy związane z rodzinką.pl znajdziemy na kanale Jabkoman. Ale spójrzmy tutaj, ostatnie dwa tygodnie shortsów, czy jest tutaj coś na temat rodzinki.pl? Nie sądzę. Film, który pojawił się na głównej, był związany z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji. I jeśli posortujemy sobie filmy na kanale Jabkoman od najpopularniejszych, to właśnie filmy z Putinem tutaj wiodą prym. Dlaczego Putin chodzi tak dziwnie? Nie podał ręki Putinowi. Putin wręcza piłkę Trumpowi. Fris niespodziewanie wciska przycisk. Tak czy inaczej widzimy tutaj, że Jabkoman bardzo intensywnie podąża za kliknięciami i stara się jak najmocniej sklikbaitować użytkownika tytułem filmu. No ale sprawdźmy na przykład, szokująca informacja na temat Putina. Nowa i kontrowersyjna informacja na temat Putina, o której wie mało osób. Przez 12 minut bez przerwy Władimir Putin trzymał się jedną ręką stołu podczas spotkania z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Dlaczego tak robił? Miało to miejsce czwartek, gdzie Władimir Putin spotkał się z ministrem obrony Federacji Rosyjskiej. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego przez tyle czasu trzymał się stołu. Lekarze sugerują, że Putin trzyma się tak stołu, bo próbuje ukryć chorobę Parkinsona. Nowa i kontrowersyjna teoria, o której mało kto wie. Masz na myśli tą teorię, o której mówi dosłownie każdy od kilku zresztą miesięcy? Bo Władimir Putin przy każdym możliwym spotkaniu widać, że trzyma stół i ogólnie wielu ludzi spekuluje, że choruje na chorobę Parkinsona lub inną chorobę i stara się to ukryć? Wow, to ma, rozumiem, taką inkluzywność wzbudzić w widzu, tak? Że widz jest jednym z tych niewielu, bo 300 tysięcy ludzi, którzy akurat tą niesamowitą ciekawostkę odkryli. Jeszcze sposób, w jaki on to mówi, bardzo mnie frustruje. Mówi bardzo wiele słów i powtarza się tylko po to, żeby dosłownie dociągnąć do długości formatu Shorts, żeby ten filmik nie miał 5 sekund, bo tyle by wystarczyło na przekazanie tej niesamowicie ekskluzywnej informacji. Ale to nie wszystko, co znajdziemy na wspaniałym kanale Jabkoman. Jak na ciekawostkowicza przystało, znajdziemy tutaj też na przykład, co jedzą w tych krajach. Co się je w różnych krajach? Nie uwierzysz, co jedzą we Włoszech. USA, hamburgery. Belgia, mule z frytkami. Szwecja, szwedzkie kulki mięsne. Grecja, musaka. Polska, bigos. Francja, krepę. 20 zł za darmo, 20 minut nawet bez 18 lat. Zobacz po prostu przypięty komentarz. Czechy, gulasz. Kurwa, widzieliście to? W połowie tego shortsa wstawił jakiś pseudo-skamerski prawdopodobnie link po to, żeby baitować dzieci na pieniądze. What the hell, bruh? MysticSpeed.pl, darmowy hajs. Sounds legit, 100% legit, bruh. Na pewno dostaniesz darmowe pieniądze. Dokładnie tak się stanie. Zresztą ten pierdolony film jest ukradziony skądś. Widać tutaj przycięte po lewej stronie World Data. Jest to prawdopodobnie jakieś
jakieś konto gdzieś na TikToku. Zresztą, nie! Spójrzcie! W prawy dolny róg. Tam z tyłu jest taki przycisk subskrybuj, co nie? On wyrwał film. Wyrwał czyjś film z YouTube'a, zreuploadował jako swój shorts, jeszcze w połowie wsadził jakiś dziwny skok na hajsu. Co się dzieje? Naprawdę, mamy 2022 rok. Czemu to jeszcze jest legalne? Ten samolot odnaleziono po 37 latach. Ten samolot zniknął i wylądował po 37 latach. Wyobraź sobie, że planujesz podróż, która ostatecznie kończy się w zupełnie innym miejscu, niż było to planowane. Co więcej, nie tylko miejsce jest inne, ale także czas. Okazuje się, że lot trwał blisko 50 lat, choć wydawało ci się, że było to raptem kilka godzin. W 1955 roku odbył się lot numer 914 linii lotniczych Pan American z Nowego Jorku do Miami na Florydzie. To był piękny, słoneczny dzień, a 57 pasażerów na pokładzie samolotu nie mogło doczekać się słonecznych plaż Florydy. Kiedy kontrola ruchu lotniczego skontaktowała się z wieżą w Nowym Jorku, otrzymała zaskakującą odpowiedź. Lot 914 właśnie zniknął z radarów. Wszystko wskazywało na to, że samolot zaginął. Być może rozbił się gdzieś na swojej trasie. Kontakt z pilotami był niemożliwy. Nie znaleziono jednak wraku, kompletnie nic. Po latach stało się jednak coś niewiarygodnego. Samolot wylądował na lotnisku w Wenezueli 9 września 1992 roku. Czy wierzysz w tą historię? Napisz w komentarzu. Czyli na końcu pytasz widza, czy wierzy w tę historię, którą właśnie mu przedstawiłeś jako absolutne fakty. No ja ci powiem, nie wierzę w tę historię, dlatego że jest zmyślona przez tabloid wiele lat temu, a potem rozpropagowana przez chyba Bright Side. W każdym razie będziecie tutaj mieli artykuł, który o tym pisze. Na końcu to przedstawię. Dlaczego nie mówisz tego jako, o patrzcie, tutaj ciekawostka. Dlaczego nie zawierasz tego, że to wszystko jest jeden wielki hoax i mistyfikacja? Bo chcesz, żeby ludzie komentowali te shortsy? Ale ludzie z natury raczej nie komentują shortsów. Sprawdźmy, jakie tutaj będą komentarze. To fake news, taki lot nie istniał. To niemożliwe ze względu na kilka czynników, między innymi paliwo. Dziękujemy za tutaj głos rozsądku. No, czyli dobrze, ludzie przynajmniej mają tutaj trochę rozumu i godność człowieka, ale wciąż przydałoby się, jeśli już przedstawiasz taką historię, taką ciekawostkę, zasugerować, że nie, to jest wszystko fake, skąd to się wszystko wzięło. Mi się wydaje, że sama historia tego jest o wiele ciekawsza niż ten wymyślony event. Zresztą tak jak mówię, tu będzie artykuł i możecie sobie przeczytać. Link do niego w opisie też dam. Odkryto podróżnika w czasie! Widzę, że na miniaturce jest ten sam stock footage, który dałeś wcześniej. Szokujący film, który przedstawia osobę podróżującą w czasie. Prawdziwym hitem okazało się odkrycie dokonane na starym promocyjnym filmie Czarego Chaplina 1928 roku. Przedstawiam krótki fragment wideo za kulisami. Rozpuszczę ci ten film i gdy go obejrzysz, powiem ci, co jest w nim dziwnego, dobra? Wyraźnie było widać na nim kobietę, która trzyma w ręku telefon komórkowy. A ty jakie masz zdanie na temat tego? Napisz w komentarzu. O kurwa! Podróże w czasie istnieją. W tym momencie absolutnie mnie zagiełeś. Podróżnicy w czasie istnieją, jest to niezaprzeczalny dowód. Tyle, że kurwa nie. Najbardziej prawdopodobną teorią jest to, że kobieta trzyma po prostu aparat słuchowy. Zresztą nie byłoby możliwe, żeby rozmawiała przez telefon komórkowy 100 lat temu, ponieważ nie było sieci telefonicznych. Ten telefon byłby nic niewartą cegłą, zresztą nie byłoby go nawet jak ładować. Tutaj zresztą też dam artykuł, możecie go zobaczyć tutaj i link w opisie. Tajemnicze zdjęcie. Teraz pokażę ci najbardziej tajemnicze zdjęcie, które większość osób widzi w zupełnie inny sposób. Jedni na tym zdjęciu widzą starszą panię, niektórzy natomiast widzą tam młodą kobietę. Jestem bardzo ciekaw, co ty tam zobaczysz. Podziel się tym w komentarzu. Zatrzymaj teraz te zdjęcie i napisz, co widzisz. A, czyli to jest kolejna edycja. Jaki kolor sukienki widzisz na zdjęciu? Skip. Otwieram tajny podręcznik o Putinie. Wow, ciekawe, skąd dostałeś ten tajny podręcznik o Putinie, jabłkoman. Jeżeli oglądałeś film o tym, dlaczego Putin chodzi tak dziwnie, to pewnie wiesz, że mówiłem tam o podręczniku KGB. Uwaga, mam ten podręcznik KGB i zaraz go otworzę. Pokażę wam fragment od Putinie. Dobra, więc tak wygląda okładka tego podręcznika. Nawet macie tutaj pieczątkę specjalną, jak widzicie. Dobra, teraz go otworzę specjalnie dla was. Tutaj macie ogólnie różne nazwiska i imiona. Za chwilę wam pokażę Putina. Nie no, tak naprawdę to nie jest podręcznik o Putinie, tylko zwykły podręcznik o technikach pamięciowych. I dosłownie zrobiłeś absolutny, absurdalny clickbait. Otwieram tajny podręcznik o Putinie, tyle że nie. 2022, YouTube, czym my jesteśmy? Czym się staliśmy? Jabłkoman, masz ty wstyd? Masz ty jakikolwiek wstyd? Też nie, ja myślę, że po tym jak jakiś darmowy hajs reklamowałeś w połowie swojego ukradzionego filmiku, to nie masz wstydu. Putin straszy Bidena. Widzisz teraz dwóch prezydentów, Putina i Bidena. Oczywiście cały film to przeróbka, no ale nawet całkiem fajnie im to wyszło. Co jest k***a? Całkiem fajnie im to wyszło. Okay. Zabałeś skądś jakiś kabareciarski prank, nie wiem czy to jest deepfake, czy sobowtórze, nie interesuje mnie to.
oj skądś filmik, dodałeś swój żenujący komentarz pod tytułem: patrzcie, fajnie wyszło. A teraz dajcie mi moje wyświetlenia, halo. Oryginalny content, nie naruszam praw autorskich, powiedziałem, że fajnie im wyszło, dokonałem oceny. Już pomijając to, że ten filmik jest żenujący, pomijając to, że humor jest tutaj wysokich lotów, to nie jest twój film, nie nagrałeś go, nie zrobiłeś z nim nic, nie zmontowałeś go, nie ma tu nic poza twoim nic nieznaczącym, nic niewnoszącym, bezwartościowym komentarzem. Kurwa, nawet mi cię nie żal. Putin gotuje ostre żarcie. Pierwsze, jakie ostre żarcie? Gdzie tu masz ostre żarcie? Naleśnik! Ekstremalny challenge! Milion w skali Scoville'a! Pierdolony naleśnik! Po drugie, to jest po prostu bardzo słabo wykropowany film, w którym Putin smaży naleśnik. Kanał Jabkoman bierze jakiś filmik, kropuje go pod shortsy, czasami dodaje jakiś żenujący komentarz, czasami nie, wstawia tytuł, który nie ma nic wspólnego z zawartością filmu i wrzuca na swój pseudokanał shortsowy po to, żeby w pewnym momencie w połowie filmu, nie zawsze oczywiście, zalokować jakieś bardzo dziwne pseudo skamerskie, darmowe hajsy biednym ludziom, którzy trafią na jego content. W którym roku żyjemy? Kiedyś na Facebooku w ten sposób kradło się lajki. Kradło się filmy na przykład z Facebooka, kradło się filmy na przykład z Instagrama, skądkolwiek. Wrzucało na Facebooka z jakimiś tam swoimi, wiecie. Tu follow me, po to, żeby rozrosnąć swój fanpage, grupę i tak dalej. Teraz widzę, wróciło to na YouTube'a z wielkim przytupem. Dziękuję, Jabkoman, dziękuję. Pokazujesz mi, że świat zatoczył koło. Film Dlaczego Putin chodzi tak dziwnie ma ponad 2 miliony wyświetleń. Wydaje mi się, że film Dlaczego Putin chodzi tak dziwnie był w ogóle początkiem jego Eldorado na temat Putina, bo daj Putina w tytuł, lepiej algorytm wypromuje, wiadomo dlaczego. Tak, że żerujmy na obecnej sytuacji geopolitycznej, żerujmy na wojnie. Dlaczego Putin chodzi w taki dziwny sposób? Jak widzisz, jego prawa ręka zawsze jest przy ciele, natomiast lewą ręką porusza swobodnie. Dlaczego tak jest? Naukowcy, gdy to zauważyli, myśleli, że to choroba Parkinsona czy coś w tym stylu. Jednak nie jest to żadna choroba. Wiemy, że Putin był szpiegiem KGB. W podręczniku KGB możemy przeczytać, że należy trzymać prawą rękę blisko ciała, aby móc szybko wyciągnąć broń. W tym podręczniku KGB, którego nie masz, czyli tak, wyjmujesz ciekawostki z dupy, które ludzie potem mają przekazywać dalej jako objawioną prawdę. Dziękuję. Skąd wiesz, że Putin nosi rękę przy prawej stronie ciała, dlatego żeby szybko wyjąć broń? Powiedział mi to Jabkoman. Też naukowcy myśleli, że to choroba Parkinsona czy coś tam. Dobry research, kolego. To dlaczego Putin tak chodzi, nie wiem, nie odpowiem wam na to pytanie. Zróbcie swój własny research, na pewno nie na kanale Jabkoman. Strasznie smutne jest to, że gość po prostu kradnie content, mówi rzeczy, które są nijak nie sprawdzone, po prostu wyciąga z dupy jakieś fakty, zdobywa to jakieś szalone tysiące wyświetleń, ludzie wierzą w to jako prawdę. Ach, tajemnica lewitacji wyjaśniona. Nie uwierzysz, w jaki sposób on lewituje. Lewituje w taki sposób, że ma stelaż w tej swojej różdżce, czy cokolwiek, jakkolwiek to nazwać. Ta magia to zwykła iluzja, sztuczka, która jest bardzo prosta do wykonania, a zarazem bardzo kreatywna. Jeden youtuber odwzorował tą sztuczkę. Można ją ogólnie wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zwykłe krzesło. Konstruuje się je w ten sposób, by całość nie była widoczna, tylko przykryta częścią kostiumu. Drugi sposób to taka podpora na nogę, jaką teraz widzisz na ekranie. Super, dziękuję. Dziękuję za wytłumaczenie tego. Bardzo potrzebowałem wiedzieć o tym. Drugi Putin? Ten koleś jest zaskakująco podobny do Putina. Zobacz sam. Ukradłeś film z jakiegoś TikToka. Wstawiłeś jako swój, mówiąc, że ten koleś jest zaskakująco podobny do Putina. Sprawdź sam. Żadnych źródeł, żadnego komentarza, skąd to wziąłeś. Jesteś, Jabkoman, zwykłym złodziejem. Putin wręcza piłkę Trumpowi. Oglądaj do końca. Nic się nie stało. Trump po prostu wrzucił piłkę do ludzi, którzy siedzą przed nim. Zresztą ten dokładnie film widziałem na TikToku, więc kolejny ukradziony content. Powiem wam, że to jest trochę smutne, że o ile wewnątrz YouTube'a jest tak łatwo komuś zdjąć film za prawa autorskie, pomimo tego, że jakby nie powinno się tego robić, że nie jest to zgodne z prawem i trzeba się później bardzo silnie tłuc z YouTube'em i z tą osobą, która ci ściągnęła film, że tutaj wystarczy pobrać TikToka, wkleić go jako swój. Nikt nie ma z tym problemu. Dlaczego? Ponieważ te TikToki nie pochodzą od Polaków, pochodzą z jakichś zagranicznych kont. Te konta nawet nie wiedzą o tym, że są reuploadowane, że ktoś je okrada. Zobacz ekipowe paznokcie. Czy on po prostu pokaże jakieś zdjęcia, które ukradł z Instagrama? Tak się zdecza, ściągnął paznokcie ekipy. Szkoda mi troszeczkę, ale no niestety odrosły takie duże. Bardzo się cieszę, że wcześniejszy TikTok właśnie z tymi naklejkami wygenerował dużo wyświetleń. Teraz mam naturalne paznokcie. Słuchaj, Jabkoman, jestem
pewien, że to nie jest twoja ręka i twój głos. Od kogo to ukradłeś? Przyznaj się. Dobrze, że zdjęłaś to gówno. Nie ma co sobie niszczyć paznokci. Ludzie wierzą, że to jest wrzucone przez twórcę tego TikToka. Dla tych, którzy myślą, że to ona, słuchajcie, to nie ta youtuberka, co tworzy paznokcie, teraz zaśniesie się... Co? Ej, to film od Just Nails. Amerykę odkryłeś. Czyli po prostu zajebał. Wziął i ukradł. O, Prime MMA, oglądamy galę na żywo. 7-7, co to? Nie oglądali gali w Prime MMA, to był clickbait, żeby skamować ludzi. Co zrobić, żeby oglądać walki za darmo? Zostawić suba z dzwonem trzem kanałom, które są na dole. Jabkoman, czyli ten złodziej, Rembek i BitTek, który ma w ogóle link na Bitly, więc nie wejdę w niego. Sprawdźmy, co jest na kanale Rembek. Dokładnie to samo. Dziwne zachowanie Putina. Nowa i kontrowersyjna informacja na temat Putina, o której wie mało osób. Przez 12 minut... To jest to samo! To jest ten sam ukradziony film. Czy to jest jakaś mafia? Czy to jest mafia generująca wyświetlenia i kliknięcia na ukradzionym kontencie? Czy my odkryliśmy w tym momencie coś nielegalnego? Znaczy, na pewno to jest dość mocno nielegalne i niezgodne z przepisami YouTube'a. Nie, tak serio, serio! Uważam, to jest absolutny skandal. Jeszcze ten kanał robił jakiś chyba content minecraftowy wcześniej, a potem odkryli, że shortsy, to jest szybkie. Odczytam twoje myśli, shorts. Hej, załóżmy się, że przeczytam swoje myśli. Pomyśl o jakiejś liczbie od 1 do 10. Teraz pomnóż tą liczbę razy 10. Masz? Okej, teraz coś trudniejszego. Odejmij od tego 3. I wiem, mamy teraz dużą liczbę. Ona jest pewnie za duża. Na co za duża? Czy zmieścić się do samochodu? Co to znaczy w ogóle? Kim wy jesteście, wy kliknięciowe boty? Tajemniczy Fliz. Zgadnij nuty ekipy challenge. Proszę bardzo, uwaga. Yo! Wszyscy! Okej, jazda! Nie mam komentarza na ten temat. Nauczyciele tego nienawidzą. Nowy sposób! A to jeszcze nie, to nie shorts, to chyba źle zaplodował. To jesteś ty przed wejściem na tego Discorda. To jesteś ty po wejściu na tego Discorda i debraniu zakazanych darmowych sposobów na lekcje. Weź teraz, zanim będzie za późno. A to jest po prostu reklama Discorda. Po to, żeby dzieci weszły i napędziły Discorda. Co jest? Czym jest ten kanał? Jeszcze widzę, to jabłko, on bardzo dużo żeruje na ekipie. Czego Wersow nienawidzi? Co? Pokażę wam, czego Werka nienawidzi. Dokuczania. Nie, Nadra, nie możesz mi dokuczać. To jest po prostu re-upload Instastory Fliza. Brak mi słów. Najbardziej śmiertelne pandemie. Najbardziej śmiertelne pandemie w historii. COVID-19, ponad 6 milionów śmierci. Trzecia pandemia dżumy, ponad 12... Okej, z***ł znowu jakieś słupki, które po prostu czyta. Czy w połowie znowu znajdziemy reklamę jakiegoś skamu? Epidemia kokolicji, 25 milionów śmierci. HIV, 35 milionów. Grypa hiszpanka, 50 milionów. Dżuma Justyniana, ponad 90 milionów śmierci. Czarna śmierć, ponad 200 milionów śmierci. Miejsce numer 1, ponad 500 milionów śmierci. O, tym razem po prostu ukradł. Nic nie promował. Po prostu zajebał. Dobra, moi drodzy, 10 najbardziej niebezpiecznych krajów. I potem myślę, że skończymy ten cyrk. 10 najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. 10 Libia. 9 Republika Środkowoafrykańska. 8 Rosja. 7 Somalia. Nie, on po prostu czyta content, który skądś zajebał. Znalazł sobie filmik, w którym ktoś wymienia na podstawie jakiegoś indeksu najbardziej niebezpieczne kraje i zwyczajnie czyta wyniki, żeby nie było już tak bezczelnie zajebał. To bardzo dziwne, bo patrząc na to, co robił wcześniej z tymi filmami, nie miał takich skrupułów. Podsumowując, moi drodzy, kanał Jabkoman to złodziej i mitoman. Nie polecam tego kanału, nie polecam ludzi, którzy tak robią. Uważam, że to jest skrajne skrupulstwo, po prostu kraść content, wrzucać go jako swój, łapać te kliki na jakichś tanich tematach, tanich sensacjach. Żenujące w moi drodzy, nie wiedziałem, że YouTube pozwala na takie coś tutaj w tym roku, który teraz mamy. A najgorsze jest to, że to jest ukradzione z tak wielu miejsc, że tak naprawdę każdy musiałby to osobno zgłosić, nie da się tego jakoś zgłosić całościowo. A uważam, że to, że ten kanał tak się rozrasta i że ma w tym momencie no 140 tysięcy subskrybentów, wiecie, jak to się skończy? On albo sprzeda ten kanał, albo będzie wszędzie wstawiał jakieś skamy po to, żeby nabierać na to dzieci. Ciężkie czasy, moi drodzy. Nie polecam, jeśli jesteś jak Jabkoman, to po prostu usuń kanał. Cześć.